Cześć i czołem, Izbo o trzeźwym, witam serdecznie, a w dzisiejszym odcinku piwo, o które pytali niektórzy z Was tutaj, czy je piłem, jeżeli nie, to czy mógłbym zrobić odcinek, a cóż to za piwo? Jest to Bojan Pszeniczny Hefeweizen. Otóż odpowiadam, nie piłem tego piwa, odcinek robię. Piwo zakupiłem w Biedronce, jest bodajże w ofercie od 10 października. W cenie 3,99 to piwo widziałem także w Lidlu, ale za to już sobie nie dam ręki uciąć, chociaż wydaje mi się, że w Lidlu także było, że rzuciło mi się w oczy w Lidlu. Także stestujemy, jak ten Bojan wypada. Swoją drogą ciągle szukam tego nowego Bojana Ciacho bodajże, on się chyba nazywa. Więc jeżeli ktoś z Was wie, gdzie go mogę zakupić, chodzi mi tu bardziej o jakieś markety, to możecie mi śmiało dać znać, bo ciągle na niego poluję. Jestem mega ciekaw tego piwa. A tymczasem przechodzimy do Bojana Pszenicznego. Zobaczmy parametry. Ekstrakt 12, alkohol 4,2%. Słodowość mamy tutaj wyrażoną jako 6 na 10 w postaci takich głosów. Goryczka 2 na 10. Bojan Pszeniczny to piwo w tradycyjnym bawarskim stylu Hefeweizen. W aromacie można odnaleźć zapach goździków oraz bananów, co jest efektem pracy specjalnie dobranych drożdży górnej fermentacji. Data ważności do 1 kwietnia 2020 roku. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane. Składniki: woda, słód pszeniczny, jęczmienny, pilzneński, karachel, chmiele, marynka, lubelski, drożdże górnej fermentacji, WB06. Czyli mamy już tutaj wszystko wyczytane, jeżeli chodzi o skład i parametry, także przechodzimy do degustacji. Dzisiaj troszeczkę inny otwieracz, jak widzicie, taki nieniszczący kapsli. Odszedł bez problemów, oczywiście firmowy Bojana. Odkładamy także otwieracz. No i patrzymy, co mamy w zapachu z butelki. Pszenica już wyczuwalna tutaj z butelki. Troszeczkę goździków. Lekki aromat bananowy. Chociaż te aromaty tutaj z butelki muszę powiedzieć, że są dość nikłe. Głównie pszenica z lekką dozą goździka. Gdzieś te banany tak lekko w tle, ledwie że wyczuwalne. Także zobaczymy, jak to będzie w szkle. Barwa. Oczywiście jasne złoto, piwo mętne, także sprawdźmy za ten czas, poczekamy aż piana opadnie troszeczkę, ale sprawdźmy zapach ze szkła, co my tutaj mamy. Dalej goździki, troszeczkę intensywniejsze niż to było w zapachu z butelki, ale też tutaj nie są one jakieś intensywne. Solidna podbudowa pszeniczna tutaj jest. Pszenica jest dość mocno wyczuwalna. Bananów, szczerze mówiąc, tutaj nie wyczuwam. Ale pojawia się też taki lekko chmielowy zapaszek. Tutaj zalatuje. Pszenica, słodowość. Lekko taki chmielowy zapach. Na pierwszym planie tutaj trzeba powiedzieć, że goździki są obecne, aczkolwiek nie są one też, nie są to też takie bardzo intensywne aromaty. Bananów tutaj zupełnie nie czuję w zapachu. Piana nam opadła na tyle, że możemy degustować, także próbujemy. Wasze zdrowie. Piwo dość kwaśne, dość kwaśna pszenica. I powiem szczerze, że w smaku jest dość słabo. Bo tak,
jest ta kwaśność od pszenicy. Moim zdaniem aż troszeczkę jest za kwaśna ta pszenica. Gdzieś później w aftertaste pojawiają się lekkie goździki. Bananów tutaj zupełnie nie czuję. Główne skrzypce gra tutaj pszenica. Ta kwasowość, słodowość. Wysycenie takie średnio wysokie. Muszę powiedzieć, że się zawiodłem troszeczkę na tym bojanie. Za mało charakteru Weizena tutaj jest. Te goździki są nikłe, po prostu nikłe. Pszenica tutaj dominuje niepodzielnie. Trochę słodowości jeszcze do tego jest moim zdaniem troszeczkę takie aż za kwaśne to piwo. Także no moim zdaniem tutaj słabo akurat wypadł ten bojan. Zawiodłem się raczej, chyba bym drugi raz nie sięgnął po to piwo. Taka jest moja opinia. No jeżeli piliście to piwo, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach. No a tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.